Skrzyżowanie ulicy Łukasiewicza z Tysiąclecia i Miodową jest już całkowicie przejezdne. Lada chwila zacznie tam działać sygnalizacja świetlna. Remont obejmował m.in. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu i sieci teletechnicznej. Powstało też nowe oświetlenie uliczne. Udogodnieniem dla kierowców na pewno będą wydzielone prawoskręty. Na początku listopada drogowcy położą na skrzyżowaniu ostatnią warstwę asfaltu i wymalują oznakowanie poziome. Przebudowa skrzyżowania jest jednym z punktów tzw. programu mobilności miejskiej. W ramach tej dofinansowanej z funduszy unijnych inwestycji wyremontowana została już ulica Łukasiewicza, powstał parking obok cmentarza przy ulicy Bielskiej, na przystankach stanęło 40 nowych wiat przystankowych, a komunikacja miejska wzbogaciła się o 25 autobusów hybrydowych.